Cieszę się, że możemy to jeszcze spotkać, zobaczyć pasjonatów, wiedzą jak się tym zająć, jak to jest przede wszystkim mnóstwo zainteresowania i to jest fajne, że jednak no, ludzi jeszcze to interesuje, tak? Takie stare rzeczy, jak na przykład zrobić mąkę na żur. Tego nie wiemy, wiemy tylko to, że jest w butelce w sklepie. Pomimo aury dzisiejszej, dobrze się bawimy. Już skonstruowałyśmy taką piękną lokomotywę, wysłuchałyśmy orkiestry i teraz przechadzamy się i patrzymy, co tutaj mają nam do zaoferowania. Para idzie do cylindra, podnosi tłok, jak podniesie tłok, no to schodzi na dół. Postanowiliśmy przypomnieć nie tylko Tarnogórzanom, ale społeczeństwu Górnego Śląska, Polski, że tak właściwie tego regionu nie byłoby, gdyby tego industrialnego regionu, bo Górny Śląsk jest, wiadomo, starszym regionem i ten przemysł tutaj był, ale tę industrializację, którą rozpoznajemy dzisiaj poprzez pryzmat czerwonych cegieł, kominów, szybów, nie byłoby, gdyby nie maszyny parowe, a ten poligon pierwszych maszyn parowych był właśnie w Tarnowskich Górach. Mamy młynek duży do kawy, mamy małe lokomotywy, mamy mały walec, mamy również bożek, jeden z pierwszych samochodów drewnianych, zupełnie też na parę. Przede wszystkim edukacja. Chcemy przypomnieć nie tylko Tarnogórzanom, to święto całego regionu, całego Śląska, bo przecież u nas tu faktycznie w Tarnowskich Górach ta rewolucja przemysłowa na Śląsku się rozpoczęła. Ta para zaczęła grać rolę inną niż tylko stanu gazowego wody wydobywającego się z garnka. Pokazać, jakie maszyny były użytkowane przez ludzi w czasie przed elektrycznością, w czasie przed silnikami spalinowymi. Pierwsza maszyna parowa systemu Newcomena, 30-calowa.